czym się różni piramida od ziguratu? Po pierwsze, funkcją. W przypadku piramid były to budowle budowane jako miejsca spoczynku, jako grobowce dla faraonów. Natomiast ziguraty były to świątynie. Piramidy, jak wszyscy doskonale wiemy, jest to kształt ostrosłupa. Natomiast ziguraty są to zmniejszające się schodkowo kolejno tarasy. Piramidy były budowane z kamiennych bloków, natomiast ziguraty z cegły prażonej, suszonej. W przypadku piramid ta góra, sam szczyt był spiczasty, natomiast ziguraty u góry miały ściętą górę. Znajdowały się tam po prostu kaplice i odprawiano tam obrzędy religijne. Piramidy znajdziemy najczęściej w Egipcie, natomiast ziguraty w starożytnej Mezopotamii. W przypadku piramid w środku znajdowały się pomieszczenia. Może nie było ich zbyt dużo, ale znajdowały się komory grobowe, komory, gdzie były te rzeczy, które faraon miał zabrać ze sobą na drugą stronę. Natomiast w przypadku ziguratów w środku nie było pomieszczeń. Środek był po prostu stały. Nic tam się nie znajdowało. Te w Ameryce piramidy też bardzo często, jeśli chodzi o tą górę, były po prostu płaskie.